Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z Kuzami. Dzisiaj będzie mega odcineczek, więc zostańcie do końca. Łapka w górę i subskrypcja i oglądamy! Zaczynamy! Zaczynamy od wakacji! Który quiz wybierzemy? Może jak będą smakowały Twoje wakacje? Naciskamy. No ciekawe, jak będą smakowały, bo sama nie wiem. Który letni miesiąc jest Twoim ulubionym? Sierpień. Sierpień, dlatego, bo zawsze w sierpniu wyjeżdżam na wakacje, a w tym roku wyjeżdżam nad morze. Piszcie w komentarzach, gdzie jedziecie na wakacje. Co zamierzasz robić w wakacje? Odpoczywać, bawić się, podróżować, zwiedzać, pracować, uczyć się. Odpoczywać, bawić się. Tak, najwięcej właśnie robię to. Odpoczywam, bawię się z siostrą, z moim psem. Z kim zamierzasz spędzić wakacje? Z ukochanym, z rodzinką, ze swoją ekipą. Mam swoje przyjaciółki, ale z rodzinką te wakacje, tak z rodzinką. Co byś robił, gdybyś musiał siedzieć w domu? Wakacje w domu. Siedzę, ale niedługo wyjeżdżam, więc nie. Spędzałbym czas na komputerze, czytałbym książki, kręciłbym spinnerem. Spędzałbym czas na komputerze, no trudno się przyznać, ale znaczy na komputerze, na telefonie, no. Czasami czytam książkę, czasami tak. A kręcę spinnerem, to tak, czasami też. Na jakie wydarzenie najchętniej byś się wybrał? Festiwal, biwak, impreza. Festiwal. Ostatnio byłam na festiwalu kolorów i bardzo mi się podobało. Było świetnie. Co najchętniej jadasz w wakacje? Lody, orientalne potrawy, sezonowe owoce. Lody. Teraz ciągle lody nie mienią. Kto lubi lody, to łapka w górę. Który wakacyjny widok z okna podoba Ci się najbardziej? Ojeju. Ten pierwszy, morze. Kocham, jak ja bym chciała mieć taki widok. Marzenie. Jaki film chciałabyś zobaczyć w wakacje? Gru, Dru i Minionki, Transformers, Ostatni Rycerz, Spider-Man, Homecoming. Chyba tak się czyta. Gru, Dru i Minionki. Słodkie wakacje, jej! Twoje wakacje będą słodkie. Porządnie wypoczniesz. Będziesz zjadał się z lodami. Niemniej. Czeka cię sama przyjemność i beztroska. Pochwal się wynikiem w komentarzu. Super! Jej, słodkie wakacje. Fajnie to brzmi, słodkie wakacje. Okej, teraz przechodzimy do Barbie. Barbie. Kto lubi Barbie? No to pisze w komentarzu Barbie po prostu. Ja bardzo zawsze właśnie lubiłam Barbie, już jestem za duża, ale zawsze bawiłam się tymi lalkami moimi Barbie. Albo oglądałam filmy wszystkie. I nawet teraz, jak wyjdzie jakiś nowy film z Barbie, to oglądam, po prostu lubię te filmy. Nie bawię się z zabawkami, ale lubię, naprawdę. Polecam. Bardzo fajne są Barbie. Może tak. Mm.
Fajne jest, którą księżniczką z filmu Barbie jesteś. Ciekawe. Właśnie ciekawe. Co lubisz robić? Tańczyć, ćwiczyć, spędzać czas na dworze, pływać, śpiewać, komponować, bawić się, jeździć na łyżwach, rolkach, pomagać innym, robić coś kreatywnego, sprzątać, gotować, czytać, pisać, spacerować, poznawać świat, malować. Ja tańczyć, ćwiczyć. Ostatnio ćwiczę taniec shuffle dance. No, jeszcze nie umiem tak profesjonalnie, ale uczę się na razie i nawet mi wychodzi. Jeśli jesteście ciekawi, jak tańczę, no to nazywam się na musicali tańczę Amelcy i A.A.A. Amelcia. Po prostu Amelcia.A.A. Zapraszam, tam tańczę shuffle dance i ogólnie nagram musicali. Jaka jesteś? Wesoła, zabawna, ambitna, pracowita, śmiała, ciekawa życia, marzycielska, nieśmiała, kreatywna, pomysłowa, rozrywkowa, słodka, zależna, dobra, optymistyczna, pełna nadziei, nieustraszona, mądra, dzielna, dumna, odważna, sprawiedliwa, prawdomówna, pilna. Chyba śmiała, ciekawa życia. Wybierz ubranie, które najbardziej ci się podoba. Najbardziej to jest sukienka, taka delikatna, ładna. Wybierz budynek. Taki pałac, można powiedzieć. Pałac, to mi się chyba najbardziej podoba. Ten pałac. Wybierz cytat, który najbardziej do ciebie przemawia. Przede mną nowe obowiązki, jak ratowanie ludzi i łapanie przestępców. Księżniczki chcą się bawić. Miłość i wyobraźnia mogą zmienić świat. W każdej dziewczynie drzemie księżniczka. To, co cię wyróżnia, może być twoją największą siłą. Kiedy sercu twoim prawdziwa miłość na dobre zagości, to wszystkie cuda, o których marzysz, będą w zasięgu twoich dłoni. Pamiętaj, wszystko jest w twoich rękach. Nadzieja przede wszystkim. Żyj swoim marzeniem. Marzenia są po to, by je spełniać. Magia. Jak fajnie byłoby, gdybym miał magię. Nie martw się tym, co myślą o tobie inni. Posiadasz naprawdę wyjątkowy dar. Ja wybiorę... Może żyj swoje marzenie. Marzenia są po to, by je spełniać. I to prawda. Wybierz przedmiot. Buty. Wolę zwierzaka. Tak, zwierzaka, bo jest tak. Buty do lęca, pędzel, perłowa, bransoletka, mikrofon, książka, łyżwy, wolę zwierzaka, dyska surfingowa, diadem, zabawki, chciałbym mieć supermoce, różdżka. Ja wybrałam wolę zwierzaka, bo ja kocham pieski. W którym miejscu czuję się najlepiej? Parkiet, mój pokój, miasto, woda, plaża, scena, lodowisko, łono natury. Tam, gdzie można się dobrze bawić, tam, gdzie się uczę, pracuję. Wszędzie, byle nie w zamknięciu. Nie umiem się zdecydować. Chyba nie umiem się zdecydować, naprawdę nie umiem. Jaka jest twoja wada? Często się spóźniam. Nieposłuszeństwo, nierozwaga. Niepewność, nieśmiałość, nieufność, niezdarność. Jestem zbyt ciekawska, jestem ryzykantką, jestem dość psotna. Żadna z podanych, ja nie mam wad. Nieposłuszeństwo. No. O, Rosilla, chyba się czyta Rosella, nie wiem, Rosilla. O, fajna, ona jest, pamiętam, fajna. Fajna, ogólnie bajka, fajna. Jesteś jak księżniczka wyspy, uwielbiasz zwierzęta i wszystko, co związane z naturą. Lubisz ryzyko, jesteś też odważna, kochająca i zdecydowana. Pięknie śpiewasz. O, dziękuję. La, la, la. Co?
Podziel się wynikiem w komentarzu. Tak, jestem Brazylu. Okej, teraz Movistar Planet. Na Movistar Planet nazywam się A, serduszko takie jakby z czołeczka i trzy. A serduszko my, serduszko E, serduszko L, serduszko A. Zapraszam, czasami sobie gram, ale kiedyś grałam o wiele więcej, bo już ogólnie w MSP to ja gram 3 lata. Movistar Planet. Movistar Planet, ok. Jakim typem gracza Movistar Planet jesteś? O, ciekawe. A, jakby spędzić oko. Jak możesz spędzić oko? Co najchętniej robisz na Movistar Planet? Robię luki, hatu, czatuję, chodzę po chat roomach, różnie hakuję. Hakuję? Czatuję z znajomymi. Jak byś nazwała swój kanał na YouTube z Movistar Planet? Miałam jeden, ale tylko moja klasa o nim wie, więc nie powiem, nie, to jest... Ten kanał był tragiczny, chociaż się starałam wszystko robić, nie wychodziło mi. Mam kanał na YouTube w twoje imię, Movistar Planet, to proste. Movistar Planet według twój nick. Mój nick będzie najlepszy inaczej. Mam kanał na YouTube, mam, ale nie podam, no bo straszne to jest. Straszne, może w komentarzu podam kto, napiszę komentarz, podaj nick, podaj nazwę kanału, no to może podam, od kiedy grasz? Od początku, długo, krótko, od dziś. No długo gram, już 3 lata to jest długo. Ile wydajesz sycy na zakupach? Od 50 do 200. Od 201 do 1000, od 1001 do 5000 więcej, od 201 do 1000 kupujesz boostery. Tak ciągle, tak jak jestem blisko levelu, nie mam VIP-a. Co to booster? Tak jak jestem blisko levelu. Co byś wybrała? VIP? Nie umiem tego policzyć. Nie umiem tego policzyć, ile diaksów. Unikaty? Nie wiem. Tyle sycy, nie wiem ile to jest. Jaki chciałabyś motyw? Od Movistar Planet, Bad Vampires, Magic Vlogs, Hagby, tanie ciuchy, tak. Ilu masz przyjaciół na Movistar Planet? Od 1 do 50, 51 do 150, od 151 do 355, więcej. To trzecie. Zdaje się na los. Dobra, mam. Normalny gracz. Grasz normalnie, nie hakujesz ani nie wierzysz w darmowe VIP-y. Podziel się wynikiem w komentarzu. Tak, dokładnie, gram normalnie. Dokładnie. Okej, teraz. Musically. Lubię Musically. Kto lubi łapkę w górę i pisze w komentarzu Musically. Jaka znana osoba powinna zaobserwować cię na Musically? O, ciekawe. Ile masz fanów na Musically? 1000 plus. Bo jest tak, od 1 do 50, 51 do 100, 101 do 500, 501 do 1000, 1000 plus. Dlaczego założyłeś portal Musically? Bo nie zainspirowali mnie do tego moi znajomi, ponieważ oglądając filmy na YouTube o tej tematyce, uznałem, że byłoby ciekawie spróbować. Obie odpowiedzi pasują, nie ma tu takiej odpowiedzi. Nie ma takiej odpowiedzi, no bo ja to znalazłam w gazecie i ten pisał oczywiście swoją muzyką, w ogóle tak sobie myślę, muzyką? Muzyka, ja lubię muzykę, no to sobie po prostu to ściągnęłam i mi się bardzo spodobało. Jak często nagrywasz na Musically?
Kilka razy dziennie, raz dziennie, co tydzień, sporadycznie, tylko gdy złapię na to ochotę. Różnie bywa, kilka razy dziennie. Do jakiej piosenki najchętniej chciałabyś nagrać muzykali? Sia, The Great Taylor Swift, Shake It Off, Pink, Used Like Free, Melanie Martinez, Pity Party, Margaret Herbert, Katy Perry Roar, Selena Gomez, Kill Em With Kindness, Zella Daj Hypnotic, do innej. Shape of You. Ja lubię nagrywać do Shape of You. Czy tańczysz na swoich muzykali? Tak, no bo tańczysz Shuffle Dance. Dodajesz filtry do muzykali? Tak, zawsze, czasem, nie, nigdy. Czasem, bo czasami po prostu nie dodaję, bo ładne są kolory. Jesteś dziewczyną czy chłopakiem? No przecież dziewczyną. They love Adley. Nie jestem takiej dziewczyny. They love Adley powinna zostać jedyną z twoich fanek na muzykali. Na pewno spodobałoby się jej twoje muzykali i z przyjemnością dałaby ci follow. Podziel się wynikiem w komentarzu. Nie znam tej dziewczyny, ale okej. Okej, to my kończymy już ten odcinek. Jeśli się podobało, łapka w górę i subskrypcja. Zapraszajcie mnie na portale społecznościowe i do następnego odcinka. Cześć! Kocham Was! Zdrowionka. Kocham zwierzęta. Pozdrawiam. Anna Bańska. Pozdrawiam. Nati0022. Pozdrawiam. Gabi Travel. Pozdrawiam. Lucyna Nabzdyk, pozdrawiam. Jasiu Czamara, pozdrawiam. Sojluna, pozdrawiam. Maja Games, pozdrawiam. Paulina Nosal, pozdrawiam. Oliwia Tatar, pozdrawiam. Ola 040308, pozdrawiam. Cookie Monster, pozdrawiam. Joch Necafan, pozdrawiam. Samsung Galaxy Tab, pozdrawiam. Ola Dykiel, pozdrawiam. I pozdrawiam wszystkich, którzy mnie oglądają. Łapki w górę i subskrypcje. Dziękuję za 10 tysięcy. I